Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wracajmy sobie do gry i zanim ruszymy sobie dalej, ponieważ nie tym, gra nam każe się udać tutaj, jednak my sobie najpierw wstąpimy do zielarki, a po drodze ogarniemy sobie najpierw ten, a później ten pytajnik. Mhm. Tempo, tempo! Dobra, to jedziemy. Ponieważ najpierw chcę się zająć tymi wilkami tutaj, co są. Zapiszmy. Zapraszam. W ogóle... Wilki. Olej przeciwko zwierzętom. No dobrze. No. Któryś się w jakikolwiek sposób zainteresuje. Okej. Cofajmy się na razie. I tam jest jeszcze jeden wilk. Nie chodzi tylko i wyłącznie o skarb. Świetnie. Co jeszcze w okolicy jakieś zwierzęta? Siemię zajmiemy na spokojnie. Wątroba. Tam był jakiś wróg. Na mapie mi się przynajmniej pokazał. Dobrze. Okej, nie ma tutaj żadnych zwierząt. Na razie chodźmy. Mieliśmy się udać tam. Łódka, nie tak szybko. Jedziesz na to? Nie. Rusz się. Tam pewnie jest wilk. Na mapie mi pokazuje jakieś zwierzę. Najpewniej właśnie wilka. Jeśli tak patrzę cały czas na mapę, bo chcę... Nie chcę minąć pytajnika na pewno. Może się upewnijmy, że jedziemy dobrze. Nieco bardziej w prawo. No proszę. Magia to miejsce mocy. Okej, upiór oczywiście. Świetna robota, płotka. Okej.
Dużo mutagenów. Zaczerpnijmy. Jedźmy teraz do zielarki. Jedziemy! Nie wiem, co mi dają te miejsca mocy, ale... Wiecie... Zawsze coś. Gierki mnie nie interesują, więc... Dużo ich tu jest. Wolnie. Ponieważ w poprzednim odcinku, podczas rozmowy, podczas wykonywania zadania pobocznego, dowiedzieliśmy się, że ona może coś wiedzieć na temat właśnie tych upiorów, tak? Tak. Więc z nią po prostu porozmawiajmy. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Dużo od niej dostaliśmy. Dalej, Płotka, dalej! Ja się tam nawet cieszę. Dobrze, chodźmy. Ciekawe, czy nas ktoś będzie zatrzymywał tutaj teraz? No! Czy nie? Czy nam pozwolą po prostu teraz odejść? Wolni. Hej? Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? A nie w Wizimie? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci. Piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę. Wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony. Że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie,
Mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewie elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Fajnie, że miecz widać, że mamy. Wyrwać mu jajca. Psi syna! Nie! Co to? Dobrze. Świetnie, zaraz umrę. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To się wmieszał. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Yennefer! Yennefer? Wymówki, wymówki. Całe te. I... Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A jak? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja. Ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kulchanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebbing Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Ej, poziom trzeci!
Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? W galop! Już! Oj. Dziki gon. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę wasz mość ogolić. Baczki na półcala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia... nieznane. Rodzice. Nieznani. Wiek. Nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavalette. Co ty mu dowódcy obrony Ariana. A, to jest to, co się dzieje w drugiej części, tak? Z tego, co myśmy go chyba zabili, tak? Foltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalette nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie... Skoro zwą cię zabójcą królów,
to jakie znaczenie ma byle baron. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Poczekajcie chwilę. Okej, jestem z powrotem. Dobra, musiałam załatwić pewną sprawę. Już rzuciłam. Dobra. Kurde, nie pamiętam, co myśmy robili w tej drugiej części. Z tego co pamiętam, jak grałam z wami, to wyrwałam się z Vernonem. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roszem, przywódcą niebieskich pasów i... mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe, zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. Ogolimy cię raz jeszcze. Następnie... niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili Thys Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie, już kończę. Będzie trudno, bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą, Shile de Tancarville, na kawałki. Patrzyłem, prawda, ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek, Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów, nawet z Wiedźminami. Czy ja pozwoliłam Nie, ja się biłam z Leto. Tak, bo chciałam wam pokazać, co się stanie, jak się ten... ostatnia walka w grze, ostatni boss, najprostszy ze wszystkich. Nawet pierwsza walka z Leto była prostsza. Ten alians już się zakończył. Nieodwołalnie. Zabiłem Leto w Lochmuin. Takie doszły nas słuchy. Dobrze się stało. Oszczędziłeś naszym agentom roboty, mokrej i trudnej. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu i jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. Gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu. U praczki. Dostaniecie je po audiencji. Czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Możemy to wszystko pozabierać? Może to dla ważności nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Niechże ważność się ubierze. Dlaczego nie? Te nowe... Akurat co do...
Co do butków i spodenków, to nie mamy większego wyboru, tak? Co tu mamy? Ten mi się podoba najbardziej. Choć i tak uważam, że Geralt wygląda jak kretyn. Czarny waszmości służy. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Przymierzę coś innego. Przymierzę coś innego. Ponieważ proszę, w tym miejscu... Mamy czas. W tym miejscu zakończę odcinek i ruszymy sobie dalej w kolejnym. Natomiast tak, na razie to by było na tyle. I cóż, zobaczymy, gdzie nas gra dalej zaprowadzi. A na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.